Jesteśmy w Palmirach, właściwie w okolicach Palmir. To, co widzicie tutaj, to jest część miejsca, które nazywa się Długie Bagno. I to, co chciałbym Wam pokazać dzisiaj, to w jaki sposób wykorzystać obiektyw typu tilt shift do zrobienia panoramy. Zapraszam. Na kanale Poland in the Lens mieliście już sporo informacji na temat tego, w jaki sposób wykonać panoramę. Szczególnie pokazywałem Wam postprodukcję i łączenie klatek do tego, żeby wykonać panoramę. Najczęściej w tego typu sytuacjach wykorzystywałem klasyczne obiektywy, czy też stałoogniskowe, czy też zoomy, które ustawione w odpowiedni sposób z aparatem na statywie. Przede wszystkim ważna rzecz, statyw bardzo dobrze wypoziomowany. Obracamy sobie statyw tutaj na tej osi, odblokowując sobie głowicę. Obracamy sobie statyw, robiąc dosyć duże zakładki, takie 30% to jest minimum z kadru do kadru. I wówczas wykonujemy tyle klatek, ile jest nam potrzebnych do tego, żeby wykonać w miarę szeroką panoramę. Natomiast innym rozwiązaniem, które chciałbym Wam pokazać dzisiaj, jest możliwość wykorzystania obiektywu, który nazywa się tilt shift. Obiektyw, który ma tutaj dosyć sporo pokręteł, które widzicie w tej chwili na przebitkach. Natomiast obiektyw ten najczęściej wykorzystywany jest do architektury. Jak widzicie, zestaw, który dzisiaj mam ze sobą, to jest Canon EOS R, który ustawiłem sobie razem z obiektywem Canon PSE. Taki jest symbol tego obiektywu tilt shift. Jest to obiektyw stałoogniskowy, 24 mm ze światłem 3,5. I taki zestawik ustawiłem sobie na statywie Gitso. I teraz, ponieważ jest to obiektyw manualny, wykorzystując funkcję Canona EOS R do wspomagania ostrzenia, tak zwanego asystenta ostrzenia, przede wszystkim w pierwszej kolejności ustawiam sobie ostrość. Jestem w trybie manualnym po to, żeby wszystkie parametry kontrolować samodzielnie, więc ustawiam sobie balans bieli na pochmurny dzień, taki kolor, taką temperaturę barwową mogę sobie ustawić. Te kolory są odwzorowywane dosyć wiernie, tak jak w tej chwili je widzę. Przysłonę domykam do 9, ISO ustawiam na low, czyli na 50. I czas ekspozycji w tym trybie manualnym przy tych ustawieniach to będzie około 0,4 sekundy. Skoro mamy ustawione już wszystkie parametry, to teraz w jaki sposób możemy za pomocą obiektywu tilt shift wykonać panoramę. W tej chwili obiektyw jest ustawiony w ten sposób, że oś shift, czyli oś przesunięcia, znajduje się w tej płaszczyźnie, oś tilt znajduje się w tej płaszczyźnie. Po obu stronach aparatu, na dole w tej chwili i tutaj z boku, mam tak zwane takie specjalne pokrętła oznaczone symbolem lock. Symbol lock oznacza, że daną oś sobie blokujemy, więc w zależności od tego, którą oś chcę odblokować, muszę poluzować tutaj jedno z pokręteł. Ja chcę odblokować sobie oś shift, ale najpierw pokażę Wam, jak wygląda ruch w osi tilt. Oś tilt oznacza pochylenie, chyba tak najlepiej będzie to określić, oznacza pochylenie obiektywu w płaszczyźnie, w tym przypadku pionowej. I zobaczcie, jeżeli ja sobie odblokuję oś tilt, to popatrzcie, co mogę wykonać z moim obiektywem. Mogę go przesuwać do góry i mogę go przesuwać na dół. Na obiektywie mamy w jednej i drugiej osi odpowiednie podziałki, które pozwalają nam kontrolować, jak mocno jesteśmy odchyleni od punktu zero. Więc ja z powrotem blokuję sobie oś tilt, bo jej dzisiaj nie będę wykorzystywał. Będę wykorzystywał tylko oś shift, czyli oś przesunięcia. Co pozwoli mi to uzyskać? Mianowicie, jeżeli w tej chwili wszystkie moje parametry są ustawione poprawnie, to w tej chwili mój obiektyw w osi shift jest ustawiony w punkcie 0. Chcę wykonać panoramę poziomą. Aparat celowo ustawiłem w poziomie. Normalnie ustawiłbym go w pionie, ale ponieważ na niebie nic się nie dzieje, światło w ogóle jest bardzo słabe, to ustawiłem sobie aparat w poziomie, tak żeby
na tej ogniskowej 24 mm niebo nie wchodziło mi w kadr, po to, żebyśmy nie mieli mocno kontrastowej sceny. Mam tutaj też wodę i najchętniej bym skontrolował te odbicia za pomocą filtra polaryzacyjnego, ale nie założę tego filtra polaryzacyjnego, ponieważ przesuwając mój obiektyw w osi shift i mając założony filtr polaryzacyjny, powodowałbym, że ta polaryzacja na każdym z kadrów, który wykonuję do mojej panoramy, będzie wyglądała nieco inaczej, więc przy składaniu niekoniecznie poprawnie nam się będzie układało światło w naszym kadrze, więc nie wykorzystuję jakiegokolwiek filtra, i tą moją panoramę wykorzystuję, będę wykonywał dla tego dosyć sporego fragmentu bagna. I teraz, żeby wykonać kolejne kadry, to jeszcze raz sobie tutaj skoryguję tylko ostrość, to mogę przesuwać mój obiektyw, mam tutaj podziałkę, mogę przesuwać mój obiektyw w osi shift od punktu środkowego, więc zacznę od lewej strony i będę przesuwał ten obiektyw na osi shift do skrajnego położenia z prawej strony, patrząc jednocześnie na live view, czy zakładki w kolejnych kadrach wyglądają poprawnie. To znaczy zadbam o to, żeby te minimum 30% na kolejnych zakładkach, na kolejnych kadrach pojawiło się właśnie jako zakładka, co ułatwi później w procesie postprodukcji połączenie tego kadru do zdjęcia panoramicznego. To miejsce, w którym jesteśmy, jest bardzo trudne do fotografowania i ta panorama może nie będzie jakaś spektakularna, tym bardziej, że warunki są dzisiaj bardzo kiepskie, ale intencją moją jest pokazanie Wam właśnie, jak tego typu obiektyw możemy wykorzystać do wykonania panoramy. Więc teraz będę wykonywał kolejne zdjęcia. Jeszcze jedną rzecz, którą zrobię, to ustawię sobie tryb drive mojego obiektywu na wyzwolenie z opóźnieniem 2 sekund, po to, żeby nie mając wężyka spustowego, żeby ustawienie migawki, wciśnięcie migawki nie powodowało drgań, więc po kolei wykonuję sobie kolejne kadry i w ten sposób przejdę od lewego skrajnego położenia na osi shift do prawego skrajnego położenia na osi shift. Wykorzystam też funkcję ekranu dotykowego, a nie wyzwalanie migawki ze spustu. Więc pierwszy kadr wykonany i teraz patrząc na to, co się dzieje w obiektywie, patrząc też na podziałkę, przesuwam się o jakieś 3-4 punkty na skali i robię kolejny kadr. Ok, mamy 2 kadry, jedziemy dalej. Mamy kadr numer 3. Przesuwamy się dalej. Jeszcze nie jesteśmy nawet w położeniu 0. Teraz przechodzimy przez punkt 0. Wykonujemy kolejny kadr. To jest 4. Jedziemy dalej. To jest kadr numer 5. I jedziemy dalej. Jesteśmy prawie już na końcu osi, to jest kadr numer 6 i przesuwamy się dalej już do skrajnego położenia i wykonujemy ten kadr i to jest kadr numer 7. Więc moja panorama będzie składała się z 7 kadrów przesuniętych w osi shift, ale żebyście mieli też punkt porównania czy też punkt odniesienia, to wykonam, nie zmieniając oczywiście położenia aparatu, wykonam zdjęcie przy położeniu centralnym, czyli bez wykonywania panoramy, bez tego przesuwania obiektywu w osi shift, wykonam jeszcze jeden kadr, który będzie zdjęciem na 24 mm i będziecie mogli sobie za chwilę zobaczyć, jak wygląda zdjęcie wykonane właśnie przy przesunięciu w osi shift i złożeniu 7 kadrów, versus zdjęcie wykonane bez jakiegokolwiek przesunięcia, tak jakbyśmy je realizowali za pomocą standardowego obiektywu stałoogniskowego 24 mm lub po prostu na ogniskowej 24 mm na obiektywie typu zoom. Więc to jest mój dodatkowy 8 kadr, w którym wykonałem sobie jedną klatkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
tym odcinku, moi drodzy, to już tyle. Tilt Shift to naprawdę sporo możliwości, nie tylko w architekturze, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w mieście, czy też na przykład, kiedy fotografujemy wnętrza. Do fotografii wnętrz ten obiektyw też nadaje się rewelacyjnie, bo wszędzie tam, gdzie mamy proste linie, które są ścianami, które są, nie wiem, framugami drzwi, czy też po prostu ścianami budynków, możemy kontrolować za pomocą tego obiektywu tilt shift tą zmianę perspektywy i szczególnie na szerokich kątach bardzo często mamy taki efekt, że te budynki nam się składają, kładą nam się na plecy lub lecą na nas do przodu w zależności jak mocno odchylimy standardowy obiektyw. Tilt shift pozwala nam ten niepożądany efekt kontrolować, więc świetna rzecz. W przypadku krajobrazu, jak widzicie, chociażby wykonanie panoramy. No i cóż, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący, bo no myślę, że otwiera trochę oczy i daje Wam również pomysły na to, jak można taki obiektyw wykorzystać w fotografii krajobrazu. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo kolejne filmy w przygotowaniu. I komentujcie jak zwykle. Jestem przekonany, że wielu z Was korzysta z tego typu obiektywów, a ci z Was, którzy nie korzystają, być może mają dodatkowe pytania, więc zachęcam do ich zadawania. Tyle na dzisiaj. Ja uciekam do domu, bo pogoda, mimo tego, że miało wyjść słońce, na razie nie napawa optymizmem. Niestety, powoli zrywa się też wiatr, więc nie będzie to zbyt dobry dzień na fotografowanie. Warunki kiepskie. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.